Witajcie! Z tej strony ponownie Starkey i dzisiaj jest, można powiedzieć, kolejny wielki dzień w Graveyard Keeperze. Otóż na wóz zdziałał cuda, mamy wszystko co trzeba. Tak więc nie dość, że przygotujemy obiady, jak widzicie dni pełno. Proszę, tu macie jeszcze przy okazji takiego delikatnego dowoda. To na dodatek poza tym wszystkim właśnie możemy dostarczyć to całe, co to było, no jak to się nazywało, no wybaczcie, takie trochę zaćma mózgowa. No możemy dostarczyć te całe narzędzia, co mamy je w kieszeni, o te, do astrologa. Możemy zrobić dużo rzeczy, co prawda część z nich będzie bądź co bądź dosyć powolna, jeśli chodzi o jakikolwiek postęp większy, ale na dobry początek to i tak już jest sporo. Więc tak, dynie odkładamy, placki odkładamy, to odkładamy, to w sumie też. I dobra, niedługo trzeba będzie odwiedzić astrologa. No jasne, chleb wszystko blokuje. Tak więc nie będę czekał, marnował czasu. Lecimy po prostu, już wiecie, dostarczyć narzędzia z nadzieją na to, że ruszą one więcej wątków niż tylko wątek Necronomicona. Chociaż jakby nie było, tak czy siak jest dobrze, bo patrzcie, narzędzia dadzą Necronomicon, Necronomicon da przychylność węża, a przychylność węża coś tam jeszcze dalej zdziała. Po prostu długi ciąg rzeczy, które będą bądź co bądź po sobie następować i pomagać sobie nawzajem. Do tej pory nie wiem, jaką rolę w tym wszystkim będzie kupiec odgrywał. I no wiecie, ten wątek sprzedawania warzyw w ogóle. Ale to raczej nie jest większy problem. A skoro jeszcze widać zakładkę nocy, że tak nazwę, to roboczo, to możemy na spokojnie sprzedać nasze wino. A nie, no złotego nie skupujesz, serio. Faktycznie złotego nie skupuję. Szkoda. Dobra, czyli na przyszłość trzeba będzie robić dla niego wino srebrnej bądź brązowej jakości. Szkoda, ale wiecie, no złote wino w takim razie daje nam w sumie nielimitowane ilości energii. Tak dosłownie, ile sobie zapragniemy, tyle mamy. No de facto nie jest niczym złym, tylko liczymy, że się nieźle wzbogacę na tym winie, a tutaj taki ząg. No niestety. Właśnie ten gościu ma coś ciekawego. Nope, tylko oleje z nasion i kwestie konopijne. Czy tak nazwać się konopne? Chyba konopne prawidłowo by było bardziej niż konopijne. Ale dobra, mniejsza z tym. Kwestią konopi nie ma co się zajmować, bo jednak jest ona bezużytecznie niepotrzebna, zbędna i w ogóle. Dobra. Mam narzędzia naprawcze. Mam nadzieję, że to właściwe narzędzia. Pracowałem już z lepszymi, ale myślę, że się nadadzą. Jej, karteczka. Mamy już chyba wszystko, co potrzebne, żeby rozkleić te stronnice. Chwileczkę, młody człowieku. Odrobina kwasu? Odeł się ciągle śpieszy, ale właściwie dokąd? Nie ma nic przed nami nie ma. Delikatnie rozszczepić kartki? Już prawie. Aha, wciąż mam do tego rękę. Przeczytajmy, co jest napisane. Tutaj mamy trzy części lufy. Naszyjnik z szafirem, złoty kątomierz i nieskończony notatnik. Mi ma nieskończony notatnik. Chyba wiem, skąd wziąć naszyjnik i złoty kątomierz. Gdy byłem... Chwilkę na stronie, jest coś jeszcze. A, z przyjacielem koło latarni. Muszę mu powiedzieć, Esmeralda jest w ciąży, jego dziecko. Jeśli mam dostać teraz wylewu... Aha, mam dziecko, mogę mieć dziecko. Mówite, po prostu nie do wiary. A co z naszyjnikiem i... Wyś coś o naszyjniku i złotym kątomierzu. A, co się zepsuło? Tak, tak, wszystko jest powiązane, przedziwne. Być może mam dziecko. Oczywiście teraz musi mieć ze 25 lat, ale jednak... Rozmawialiśmy o naszyjniku i złotym kątomierzu. Młody człowieku, musisz mi pomóc. Musisz. Tak, tak, wiem dokładnie, gdzie możesz znaleźć złoty kątomierz. Powiem ci wszystko, pomóż mi tylko dowiedzieć się, co się stało z Esmeraldą i jej naszym dzieckiem. Dobrze, pomogę. Jak wy sobie z czymkolwiek radziliście wcześniej? Pomyślmy, od czego tu zacząć? Esmeralda przybyła tu z
taborem cygańskim przez północny przełęcz. Nie mogą odjechać, bo przełęcz się zawaliła. Podobno wciąż mają niewielkie obozowisko nieopodal górskiego fortu, na północ od wioski. Powinieneś się tam udać i porozmawiać z jej bratem. Jest teraz zapewne po... Jest teraz zapewne po śmierci ojca cygańskim baronem. A czy wiemy co i jak. I proszę, wątek jeszcze... Ważniejsze, co z Necronomiconem? Jeśli się nie mylę, to pracowałeś dla uniwersytetu. Tak, to były piękne dni. Moje życie miało wtedy chyba nawet znaczenie. Ale teraz nic mnie już nie wzrusza. Wiedziałem dosyć, żeby wiedzieć, że nigdy nie będę wiedział dosyć. Poza tym zasady narzucone przez Inkwizycję stały się nie do zniesienia. W końcu więc zrezygnowałem. Masz tam może jeszcze jakieś kontakty? Potrzebna mi jest pewna książka, Necronomicon. Och, młody człowieku, zabrałem ją ze sobą. Nikogo nie interesują te bzdety o magii. Postanowiłem więc oddać ją przyjacielowi. Nie umie czytać, ale podobają mu się obrazki. Gdzie jest teraz twój przyjaciel? Tutaj. Pracuję jako latarnik. Aha. Spoko, pewnie on jej nie odda. Cześć, masz jeszcze tę książkę, którą dał ci astrolog? Tak, to duża, gruba książka. Ma brzydkie obrazki. Używam jej jako nogi od komody. Możesz mi ją dać? Zrobiłem już nową nogę, więc czemu nie? Ale to duża, gruba książka, sądząc po obrazkach, musi być bardzo ciekawa. Ale wymienię ją za trochę pędraków. Jeden pędrak? Serio? Wy to widzicie? Jednego pędraka za mało wziąłem, żeby ją dostać. Ale kto by się spodziewał? Dobra. W takim wypadku widzimy się za chwilę, jak już przyniosę te pendraki, bo w sumie chyba nie ma sensu, żebyście oglądali moją drogę w tej z powrotem. Powiem drogą jeszcze takie szybkie spostrzeżenie odnośnie muzyki. Nareszcie już wiem, że zależy ona od lokacji, bo tak teraz w sumie idąc w tej z powrotem to można powiedzieć, co obserwowałem, więc brawo ja. Tylko 21 odcinków mi to zajęło. A więc widzimy się przy latarniku. Dobra, więc zobaczymy, czy zdążyłem, zanim latarnik ucieka, czy nie. Dobra, zdążyłem, więc... Mam Necronomicon. W sumie ma coś jeszcze ciekawego, co można byłoby spróbować pozyskać. Prostą wędkę, to jest dobra wędka. Stelwa przynęta. I na stopniu trzecim ma w ogóle przynęty z klejnotem jakieś i znakomitą wędkę. Czemu nie? Weźmiemy sobie najlepszą wędkę, jaka istnieje. Będzie można się lepiej bawić chyba. Skuteczność rzędzia 100%. A tam... podstawowa ma 75%. Ta pewnie ma... 90%, aha. Czyli teraz chyba dużo łatwiej będzie się łowiło, tak. Łowiło jakieś bardziej skomplikowane ryby, lepszej jakości w ogóle, więc... Chyba się udało wszystko tak dosyć skutecznie zrobić. Teraz w sumie, kiedy jeszcze mam wolną chwilkę i w ogóle, to możemy pójść do tego całego barona cygańskiego, bo w sumie pamiętam, że on miał jakieś tam zlecenie dla nas, jeśli chodzi o żywność, ale no nie sądzę, żeby był on na tyle istotną postacią, żeby wcześniej się nim zajmować, a teraz proszę. Okazuje się, że żeby ukończyć grę, trzeba będzie się nim zainteresować, to porządnie. Dobra. Wspaniały zapach, co pachnie tak smakowicie? Cudownie, przyznasz, to mój kebab. To stary, rodzinny przepis. Przynieś mi dobre filety rybne, a nauczę cię go przyrządzać. No, czyli to już było. Damy radę. Aha, jeszcze chodzi o Esmeraldę. Dobra, możesz mi powiedzieć coś o swojej siostrze, Esmeraldzie? Gdzie ona teraz jest? Należy do świty Inkwizytora. Wiesz, powiem ci o swojej siostrze, ale pod jednym warunkiem. Strażnicy Inkwizytora schowali jedną z naszych przyjaciółek. Wciąż czeka na swoją rozprawę. Może więc jeszcze zostanie uwolniona. Poproś swojego przyjaciela, Lorda Inkwizytora, by ją uwolnił. A powiem ci wszystko, co wiem. Okej, czyli teraz trzeba będzie ruszyć Inkwizycję. To nie jest mój przyjaciel, ale spróbuję pomóc. Dobra. Czyli proszę, Inkwizytor jest powiązany z tym wszystkim, a znając życie, jeśli jest z tym powiązany, to trzeba będzie mu zrobić już to stoisko z chlebem i innymi tego typu rzeczami. A jak będzie stoisko, to potem coś i potem coś i wiecie, no... Tak to jest pięknie zrobione, że wszystko jest powiązane. Witaj, jestem Tres. Jestem grabarzem, miło cię poznać. Jeśli szukasz materiału z drewna, znajdziesz się u mnie. Jeśli potrzebujesz kamienia, możesz zobaczyć się u mojego brata Kosmy. Czyli zobaczmy... A...
U niego można kupować chyba wszystkie towary, które są powiązane z drewnem, jakoś tak poważnie. Pas też? Co on sprzedaje? Aha. Nic szczególnego. No niestety. A swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, to warto byłoby może właśnie tutaj też poszukać czegoś bardziej skomplikowanego, bo jednak... Jak widać, dużo NPC-ów jeszcze jest przeze mnie nieodwiedzonych, a może będą mieli jakieś cenności. Tylko nie wiem gdzie, jak, kiedy i po co. No jest ten cały fort w sumie, który... jednym wielkim, zbędnym czymś. Wiecie, no nie ma co się nim przejmować jakoś naprawdę w ogóle. Co do Kunkola? Aha, dobra, muszę porozmawiać z Kunkolem. Nie mogę cię wpuścić, ale możecie się spotkać poza fortem. To noc udaje się do lasu, na zachód, niedaleko stąd. Nikt nie potrzebuje już górskiego fortu, musimy jakoś wyżyć. Aha, zachód, dobra, zachód to jest w tą stronę? Mam nadzieję, że tak, by jednak... No nie będę was okłamywał, zawsze, podkreślam, zawsze, kiedy gram, to mi się plączą strony świata. Więc no, miejmy nadzieję, że dobrze trafiłem. To w sumie jest takie nawet dziwne, ale jednocześnie prawdziwe. Nieważne co się dzieje, zawsze będę mielił chyba strony świata podczas grania w grę. I ten Kunkol gdzieś tu miał być, a jakoś go nie ma, chyba że zachód to jest... No właśnie o tym mówiłem, pomyliłem wschód z zachodem, brawo ja. O Jezuśku, nie. Ja jestem niemożliwy po prostu. Ale cóż, niestety taki już jestem. Mówiąc o tym, że mylę kierunki, pomyliłem kierunek. Myśląc, że nie pomyliłem kierunku. Cały ja. Tylko teraz pytanie, gdzie ten gościu tak właściwie... Gdzie ten pacan właściwie jest? W sumie fajnie by było móc się jego wątkiem zająć, ale no, no nie widać gościa. Albo jest po prostu gdzieś jakoś porządnie schowany, albo też naprawdę nie wiem gdzie, co i jak. Ale dobra. W sumie chyba przepadła mi okazja, patrząc na to, że już jest następny dzień. Da. No niestety, dobra. Ale przynajmniej wiemy, że gdzieś na zachód od wejścia do fortu jest. I dobra, Gwiezdny Kluczu, zapamiętaj to sobie, zachód jest w lewo w grach, nie w prawo. Miejmy nadzieję, że zostanie mi to w głowie chociaż przez najbliższy odcinek. Bo jeśli nie, to znowu będzie to samo. Chociaż wiecie, no, mylenie kierunków to jedno. Ja przynajmniej dobrze rozpoznaję kolory, co nieco co niektórzy. Chociaż dobra, czasami przekręcam jeszcze słowa, co w sumie rekompensuje to, że kolory dobrze widzę, więc no. Ale tak czy jak wiecie, no. Jakby nie było ważne, że cokolwiek się udało. I okej, okay, teraz jest dzień księdza. Dzień księdza. Dobra, to dzisiaj w nocy trzeba będzie już ogarnąć. Najlepiej ten naszyjnik. Jeśli się uda, to byłoby super, bo wiecie. Naszyjnik jest równy temu, co jest potrzebne dla wdzięczki, a to jest dzień wdzięczki, więc tak. Miska zupy dyniowej. No niestety trzeba będzie dwie porcje zup zrobić. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie problematyczne. I w sumie póki jeszcze jest taka wolna chwila, to... Nie śpi, Bob. Lepiej będzie zająć się właśnie... Jak to się nazywa, no... Chciałem powiedzieć się mszą, ale już... Jak zwykle mnie pomieszało się w głowie się. Ale mniejsza z tym, zaraz... Ogarniemy mszę, potem zupy, przygotujemy obiad do dnia kupca. Do dnia wąsza już mamy Necronomicon. Mnie to chyba właśnie zostało jedyne co zdobyć, ewentualnie ten talizman wdzięczki. Który nie wiem czemu, podejrzewam, że może się okazać tym samym potrzebnym do lufy. Ale okej. Dobra, msza znowu, nudy. Tekst jak zwykle, taki sam. Chyba nigdy tego nie zmieni, no ale... Co ja tam by doceniał, ważne, że jest w ogóle. I uwaga, uwaga. Teraz pokazujesz swoją magiczną sztuczkę, wychodzi, wow, i w ogóle dostajesz najlepsze datki, jakie mogłeś dostać. Przydałoby się chyba niedługo już ogarnąć jakąś porządniejszą modlitwę, bo ta no, wydaje się taka niewystarczająca, delikatnie mówiąc. No, chociaż żeby zrobić lepszą, to trzeba byłoby mieć lepsze okładki i w ogóle... Nie ukrywam, na razie nie mam materiałów na nic, więc no. Dziękujemy bardzo za datki, przydadzą się nam... do jakichś mniej istotnych dla was rzeczy. No, to teraz zobaczymy jak tam zupa.
W sumie to zobacz, jest ostatnim aspektem brakującym do zrobienia złotych obiadów. Nie, powiem szczerze, że to zaskakuje, sądziłem, że będzie więcej problemów, ale proszę. Karczmarz okazał się być moim największym przyjacielem w tej kwestii. Dobra. Okej, to miska zupy dyniowej, jeszcze druga porcja. Akurat mamy 4 złote dynie. I w sumie, póki to się ogarnia, to przygotujmy... Złote winogrona się skończyły, no dobra. Srebrne soki. W sumie, jakie by nie były teraz już... Dla mnie to i tak jest... To samo, patrząc z perspektywy tego, że w sumie robię głównie dla zarobku. Więc tak. Srebrne soki. Będzie brązowe wino, zarobimy delikatnie mniej. Będzie srebrne, zarobimy delikatnie tyle samo, co ostatnio. Dobra. Trochę energii się zmarnowało się, więc... Można położyć się spać. Zupa może gotowa? Oczywiście, że tak, więc... Wielka chwila. Obiady. Złote krążki cebulowe. Miska zupy dyniowej. A na deser ciasto winogronowe. I teraz trzeba będzie tylko to wszystko przyrządzać, co... Można powiedzieć delikatnie, będzie żmudne, patrząc na całą kształt. Jak widzicie... Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, więc... Ja jestem, nie ukrywając z siebie, bardzo dumny, że udało mi się właśnie to osiągnąć. O! I dwa achievementy. Dream Dinner i Kitchen Boy. Kitchen Boy to jest... Aha. 10 różnych potraw i napojów, a tamto to jest za złoty obiad, więc... W sumie tamtego drugiego nawet nie ma co się przejmować. W ogóle zastanawiam się, jaki to będzie miał efekt. Czy te obiady można... Aha, to była miska soczewicy. Właśnie, czy te obiady można jakoś żyć? Czy one są takie bardziej, powiedzmy, sobie... Nie, one chyba są właśnie specyficznie na to... Na tego questa, więc... Te. Dobra, miska zupy. Nie mam jeszcze placków. O, dobra, wiecie co, niby żmudne, niby nudne. Ale ja wam nie odpuszczę, ja tu pokażę wszystko. Właśnie na bieżąco, bo jednak... Dzisiaj nie mam czasu na robienie pociętego odcinka. Łatwiej... Dobra, mówię co... Wycinając wtedy jak lazłem, ale dobra, mniejsza. Teraz trzeba iść do Konkola. Pewnie znając, że cię będzie chciał czegoś, czego ja nie posiadam, co znowu skomplikuje sprawę i w ogóle... Już znam takie sytuacje. Prawdopodobnie będzie chciał coś, co pozwoli naprawić garba. Ale dobra. W takim wypadku teraz już idziemy znowu. I nie będę tego wycinał. Bo jednak poszukiwania jego zaczynają się, gdy tylko dojdziemy do, w sumie, farmy zbożowej. Też no, niby jest na zachodzie, niby jest w lesie, ale... Ja nie jestem przekonany co do tego, gdzie konkretnie jest to miejsce, w którym ponoć on ma się znajdować się. Tak więc jesteśmy przy farmach zbożowych i teraz trzeba szukać tego NPC-a. Miejmy nadzieję, że on tu gdzieś będzie i to nie było, dajmy na to... A możesz go znaleźć w nocy, ale tylko w jakiś specyficzny dzień, nie powiemy ci który. To byłoby jednak... Delikatnie nazywając... Wredne. A mocno nazywając... No nie jestem aż tak wkurzony jeszcze, żeby... Używać takich słów, więc no... Teraz tylko... Trzeba poszukać gościa. Muszę być... Po prostu... No, musi mieć oczy szeroko otwarte i nie zahaczać się o wszystkie krzaki, które istnieją. Super. Jeden, jedyny raz w swoim życiu nie... Wycięłem. Dobra, nie wycięłem. Nie wyciszyłem telefonu i już mi hałasuje. Więc no. Dajcie może chwilkę. Muszę się nim zająć, więc znowu cięcie trzeba zrobić. Dobra. Tak więc jestem już, tylko teraz... Trzeba znaleźć tego... No, gościa. Którego... O! Tu jest! Zapytaj o naszyjnik. Okej, dobra. Podobno twój pan, Lord Commander, kupił jakiś czas temu naszyjnik. Sporo zapłacę, jeśli możesz mi go przyniesiesz. Aha. Mój pan nie kupiłby bezużytecznej błyskotki w rodzaju naszyjnika. To bardziej w stylu panicza, syna Lorda Commandora. Zniknął jednak przed paroma laty. Chyba nigdy nie znajdę tego naszyjnika. A, i teraz można z nim handlować.
Fajnie, sprzedać różne akcesoria do walki, tylko... W sumie te dwa już są jedynymi rzeczami, które ewentualnie by mnie interesowały. No jednak nie będę ukrywał, dam radę sam to załatwić i... Serio? To tyle w temacie? Nie no, naprawdę miałem nadzieję na to, że będzie więcej tej zrobione. Nie, to w takim razie chyba to zadanie nie może być tak stricte powiązane z wątkiem głównym, bo jednak... No nie wierzę, żeby wątek główny, w którym było mówiono o naszyjniku, mógł się obyć bez naszyjnika. No chyba, że ten naszyjnik trzeba będzie sobie samemu wykrafcić i tyle. Dobra. Czyli w sumie dalej nic. A u niej, czy jesteś jeszcze takiego godnego uwagi? W sumie nie wiem, czy rybne specjały już wykupiłem. Aha. Chcę mieć 30 stosunków z Horadrykiem. A mamy obecnie 20, więc... O, chleb można u niego sprzedawać. W sumie fajnie, ale no nie będę ukrywał. Wszystko, co on tutaj oferuje, jest mi teraz niepotrzebne, więc no. I jest wdzięczka. Mam wieści co do twojego naszyjnika. Mi powiedział mi, że nie ma już twojego naszyjnika. To za podlec, a więc jednak nie masz mi... Masz jak pomóc mnie, jednej kobiecie. Powiedział mi też, gdzie się znajduje, gdzie naszyjnik ten jest. Próbuję go dla ciebie odzyskać. Aha. O, jakie to słodkie. Ale skoro mowa o słodyczy, miałeś okazję powąchać perfumy Panny Łańcuchy? Te ładnie pachną. Nawet tobie się podobają. Zdecydowanie potrzebuję fiolki. O, super. Możesz z nią porozmawiać i mi jedną załatwić? Czemu ty jej nie poprosisz? Nie wiem czemu, ale mnie nie lubi. Szczególnie zazdrosna jest o moją przyjaźń z Alisą. Nie wiem kto to, ale dobra. Dobra, spróbuję zdobyć trochę perfum. Mógłbym nawet spróbować sam je zrobić. Aha. Perfumy. Dobra. Panie Łańcucho. Dziwne trochę nazwa, ale niech będzie. Potrzebuję fiolki perfum. Są wyborne, prawda? Zdążyły mi się znudzić. Wykonam nowe. Wciąż mam fiolkę starego zapachu. Mogę ci ją dać, ale przedtem potrzebuję twojej pomocy. Znajdź to jedzenie do mojej siostry. Mieszka pośród bagień. Drodzy powrotnie na łap tuzin żab. Będę ich potrzebował od nowych perfum. Aha, dobra. Czyli musimy łowić żaby. Gdybym tylko pamiętał, na co żaby biorą, to fajnie by było, chociaż znając życie poradzę sobie i bez tego. Ale proszę, proszę, kto by się spodziewał, że Klotylda będzie siostrą tej kobiety? Ej, to ona może też być wiedźmą w takim wypadku. No cóż, dobra. No to idziemy. I miejmy nadzieję, że nie zepsuję niczego. Dzień się dopiero zaczyna, ja już mam całkowicie dobrze wszystko przygotowane. Jeśli się nie mylę, chyba ćmy będę potrzebował, żeby złowić żabę, więc... W sumie mogłem już wcześniej się po niej zatrzymać, a no oczywiście nie, musiałem pójść dalej. I 12 żab to też przy okazji sporo, ale wiecie co, no... Ja to zrobię, bo jednak... Nie wiem, czy to będzie potrzebne, a jeśli tak, to... Ile, jak, do czego? Oczywiście nie ma miejsca, więc... Niszczymy wodę. Bierzemy ćmy, o ile się nie mylę. I idziemy. Z nadzieją na to, że naprawdę złapiemy te żaby. Bo jeśli nie, to będzie trochę... Nawet trochę bardzo trudno. Ale i tak nie ma co narzekać. Udało się zrobić sporo jak na... Ile tu mamy? 24 minuty. Byliśmy w sumie, można powiedzieć, 3 wątki naraz. Co jest naprawdę imponującym. No, rekordem jak na taki etap gry, kiedy czuć, że wszystko się już robi wolniej, trudniej. Jest więcej główkowania. Ale dobra, nie ma co się martwić. To jest tylko pytanko, gdzie te żaby można znaleźć jakoś tak porządniej. Dobra, Klotylda, jedzenie. To od twojej siostry. Nie ma dobrych jabłek, nie cierpię ich. Nie do końca rozumiem. Nie ma dobrych jabłek, nie cierpię ich. Czy to jest jakieś... nawiązanie do czegoś, którego nie załapałem, czy jak?
Dobra, mniejsza o to. Skoro w drodze powrotnej miałem łapać żaby, to zgaduję, że one występują też na bagnie, tylko trzeba znaleźć to miejsce, w którym można było łowić i byłoby dobrze. Definitywnie nie było to tutaj. Może ten dotrę do łowiska? Chyba tak. O ile dobrze w ogóle kojarzę wszystko. Kawkowe ziele. I mamy łowisko, dobre. Nęta ćma. Nie złapię żaby na to, nieważne jak. A z tą wędką to już złapię żaby. No super. Ale takie, nie będę ukrywał, dziwnej. No może najłatwiej mówiąc, nie w porządku, że lepsza wędka nie pozwala łapać żab. Ale cóż, jeśli trzeba, to już sam nawet ich nałapię. A póki co, też, czy ja wiem, czy damy radę w ogóle ich nałapać? Aha. Czyli żaby mogły łapać tylko tam chyba... Nie, żaby mogły tylko tutaj. I tylko na ćmę, no niedobrze. Ale dobra, może jednak się mylę i tam głębiej też da się złapać żaby bez ćmy nawet. Chociaż w sumie po co ja to robię? Dobra, chyba... Ja pamiętam jednak i na przyszłość dopiero będę, jeśli już używał tego wszystkiego, łapał te żaby po odcinku, bo jednak teraz to na nic mi to i tak już dzień się skończy, zanim zdążyłbym zdobyć te perfumy całe. Dobra. W takim też wypadku zablokowałem się jak zwykle, skupiając się na tym, że ciągle mi telefon brzęczy, wibruje i no. Ciągle po prostu są, jak to się nazywa, jakieś wiadomości, które są mało znaczące dla mnie. Dobra. Ej, już nie, ja nie wiem, co ja taki dzisiaj rozkojarzony momentalnie. Ale dobra, to już załatwione. Niestety żabami, jak mówiłem, się nie zajmę. Więc w takim wypadku zobaczymy, jakie tam technologie mógłbym teraz odblokować dzięki temu, że nagromadziłem troszeczkę niebieskich punktów w tej krótkiej przerwie. Czyli mógłbym już iść w tą stronę tylko. Czy jest jakikolwiek sens na obecny moment? Nie, może będzie to później potrzebne, więc... Nie, póki mogę, to sobie to wezmę. Ale nie będę ukrywał, nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby. Natomiast tego, co czuję, to... To, że trzeba byłoby się przyjrzeć w końcu specjałami odlewniczymi, no i temu wszystkiemu, więc będę potrzebował dużo czerwonych i trochę niebieskich. No, żeby tamtym się zająć, to trzeba jeszcze w sumie na pewno to. No i nie zaszkodzi też jubilera, więc wiecie co, czeka mi dużo farmienia. Nie będę mówił, że się z tego cieszę, ale niestety, mus to mus. Tak więc no. Mam coś, co można było odłożyć. W sumie te pełne rzeczy, tak nawet de facto. Lepiej będzie, jeśli to wszystko podkładam, zanim wyruszymy dalej. Potem czekamy, idziemy do kupca. I chyba trzeba będzie na tym zakończyć nasze zmagania z graveyardem, bo jednak nie ukrywam, już trochę czasu zleciało. Super. I nie mieści wszystko, rzecz jasna. Dobra, czyli trzeba iść do piwnicy, składować tam wszystkie złomy. I uwaga, uwaga, przy okazji też zobaczymy, jakie butelki udało mi się osiągnąć. Jeśli srebrny, mamy duży zarobek, jeśli brązowy, trochę gorszy. No oczywiście, że srebrny, jak na złość. Kiedy próbowałem pierwszy raz zrobić wino, jeśli się nie mylę. Nie, dobra, nie było tego. Bo chciałem mówić, że z tego skojarzę, że to wyszło mi brązowe, ale w sumie... Jak wino zacząłem robić, to już miałem dostęp do 100% gwarancji srebrnych butelek, więc... To myślę trochę za szybko, żeby tam leść. A przy okazji też można byłoby odłożyć jeszcze więcej. Bo kto wie, że znowu czegoś nie trzeba będzie wiecie, tak nagle zacząć zbierać, więc... Tych rzeczy, które jeszcze mam, to można z banki odłożyć w takie miejsce. No i niestety to chyba wszystko.
Tak więc pora medytować do momentu, w którym kupiec będzie gotów nas odwiedzić. A oczywiście jak już będzie gotów odwiedzić, to idziemy, dajemy obiady, taki standardowy schemat. I w sumie niby można byłoby się jeszcze zająć wąszem, ale... Do wąsza, żmija, jak zwał, tak zwał, powtarzam. No, chyba pójdziemy już w następnym epizodzie, bo jednak... A to jest niedobre, jeszcze 10 minut odcinka zostało tak do optymalnego czasu. Więc może się uda... Ale to raczej jest już też takie, powiedzmy, pojęcie, że zależy to ode mnie bardziej niż... No, niż od was i od czegokolwiek innego. Chociaż nie ukrywam, mimo tego, że czas mnie goni i chciałbym to zrobić, to raczej właśnie, jak mówiłem, czas mnie goni, więc nie będzie możliwości. To teraz pytanko, czy mam ze sobą obiady? Mam. I na pewno nie pomyliłem ilości. Tak więc jest dobrze. Mnie zastanawia, czy te krążki cebulowe są aż takim wspaniałym daniem, żeby tutaj teraz właśnie robić z nich obiad najwyższej jakości? Okej. Okay. Placek z dorodnych winogron i w ogóle... I jeszcze zrozumiem, że może, jeśli bardzo porządnie wykonany, to jest w stanie się spodobać. Chociaż to zwykłe ciasto, tamto bardziej zaawansowane, było też bądź co bądź na tym samym wyniku, jest dużo bardziej skomplikowane. Więc okej, to zrozumiem. Zupę z dobrej, bardzo dorodnie wyhodowanej dyni na mleku. Okej, no ale krążki z cebuli? Powiem wam szczerze, to akurat jest dla mnie takie trochę niezrozumiałe. Dobra, ale mam te obiady, o które prosiłeś. Nie było łatwo, ale je przyrządziłem. Wyglądałem świetnie, jak od prawdziwego mistrza kuchni. Jutro we dworze będzie aż huczyć od plotek o dzisiejszym obiedzie. Przyjdź za tydzień, a ja powiem ci, jak poszło. Okej. Czyli w sumie... Teraz jedyne, co nam zostało, to zdobyć zezwolenie na handel, które... Niby było drogie, ale jednak ja tam mogę właśnie je pozyskać bezproblemowo przez... Chociażby handel winem. Proszę. 19 monet tak po prostu za butelki srebrnego wina, które no, dosłownie na pstryknięcie palcem potrafię wyprodukować. Tak więc wiecie co, no... Ja chciałbym móc wam pokazać więcej. I w sumie no... W sumie tak patrząc na całą kształt, teraz nie mam możliwości za bardzo farmienia sobie takiego dowolnego, więc... A dobra, co mi tam, najwyraźniej się po prostu nie wyrobię z innymi rzeczami, które zaplanowałem. No potem chyba pociągnę więcej tego odcinka, może tak z... Chociaż te 40 minut, żeby było może 50. Się zobaczy. Tak więc teraz co? Teraz chyba najlepiej będzie zrobić więcej winogron. Z tych winogron oczywiście potem wino, z tego wina pieniądze i w sumie... Następnego tygodnia, żeby mieć już zezwolenie na handel. Tak, fajnie by było. Bo nie ukrywam, na pewno ruszy to sporo wątka kupca. A coś czuję, że jak wątek kupca będzie ruszony, to inne wątki automatycznie też się ruszą, będzie łatwo. I w sumie właśnie zauważyłem, że już winogron mi zaczyna brakować na sok. Ale na całe szczęście, jak widzicie, jeszcze te dwa. Udało się, więc tak. Proszę. I można lecieć. To co takiego jeszcze teraz można powiedzieć, że miałbym do zrobienia? Może lepiej będzie zobaczyć właśnie na wątkach. No na pewno inkwizytor, ale tamto nie mamy niczego dla niego. Kupiec to zezwoli na handel. No i w sumie to chyba tyle na obecny moment. No to, chyba tyle. I w sumie jak jeszcze przy tym swoim drogą jestem, to warto byłoby zobaczyć, z jakiej ryby mógłbym mieć srebrny. Aha, czyli ze srebrnego leszcza. Czyli muszę pójść tam, gdzie są leszcze, z lepszą wędką chyba. Dobra. W takim też wypadku... Łatwo to będzie załatwić, bo z tego co się orientuję, to leszcze były tam u góry gdzieś. Dobra. Więc co? Znowu... Dobra, nie wiem co ja tu założyłem na psu. Więc... Idziemy do wąsza z Necronomiconem i ruszamy kolejne wątki w sposoby nieprzewidywalne, bądź co bądź. O, proszę, akurat się zgrałem z jego przechodzeniem. Dobra. Dobra. Szybciej wąszu, bo jednak nie mam całego dnia. Dobra.
I widzicie, wąszu jak zwykle się nie śpieszy. Ale przynajmniej idzie i to się liczy. Jak już powtarzam to słowo chyba 20 razy dzisiaj. Dobra, co do tego nasilnika. Aha, czyli nie można nic na ten temat już gadać. Oj, potrzebuję twojego nieskończonego notatnika. Zauważyłem, że masz nieskończony notatnik. Potrzebuję go do czegoś bardzo ważnego. Aha, potrzebuję go, by odprawić własny rytuał i wrócić do swojej ukochanej. Całkiem dobrze cię rozumiem. Może nawet lepiej niż sądzisz. Notatnik to jedyne, co zostało z mojego dzieciństwa. W sierocińcu nie mieliśmy prawa do własności. Gdy wyciągnęli mnie z tego płonącego domu, trzymałem go z całej siły w rękach. Bardzo wiele dla mnie znaczy. Strony notatnika nigdy się nie kończą, zapisuję w nim wszystko, ale wiele z nich było już zapisanych, gdy zaczynałem. Zawsze się zastanawiam, o czym były te wszystkie notatki. Czy ci, którzy je zapisali, byli szczęśliwi? Wiesz co, jeśli mój rytuał się powiedzie, dostaniesz mój notatnik. Nie będę go już potrzebował. Czyli tak de facto musimy cały wątek wąsza skończyć, by zdobyć notatnik. Dobra. Oto Necronomicon. Oto twoja książka, Rzymiu. Niedziwne. Jesteś człowiekiem o niezwykłych umiejętnościach. I w dodatku jesteś nieśmiertelny. Rzeczy nie jest sprawiedliwe. Dawaj mi tę książkę. O rany, rytuał jest bardziej skomplikowany niż myślałem. Lęk w sercach, fontanna krwi, konwergencja grzechu. Nigdy nie dokończę tego rytuału. Nigdy go nie ujrzę. Nie poddawaj się. Ja też mam bardzo trudne zadanie. Wiem jak to jest. Musisz tylko uwierzyć w siebie. Wszystko w twoich rękach. Jesteś niebezpiecznym, pozbawionym skrupułów łotrzykiem. Kto zdał odpowiedź ten rytuał, jeśli nie ty? Masz rację. Nie cierpię, gdy ktoś ma rację. No i proszę. Ale w tym wypadku przydałaby się jednak pomoc. Przysługa za przysługę, rozumiesz? Jak mogę pomóc w rytuale? Chcę pomóc. Mam przecież, że będę potrzebował od ciebie przysługi. Dobra, brzmi to rozsądnie. Przede wszystkim musimy przygotować się do rytuału. Musi być tu... Tak strasznie, jak w moim dawnym sierocińcu. Haha. Moi słudzy powinni drżeć tu z przerażenia. Ale komu ja to mówię? Przecież wspaniale udekorowałeś swój kościół. Tylko, że tutaj powinno być mroczniej. I żadnych krzyży. Krzyże przywodzą mi na myśl złe wspomnienia. O, i jeszcze jedno. Będziemy tu potrzebować do rytuału fontanny krwi. Najlepiej na wszelki wypadek zrób dwie. Dobrze, spróbuję. Tam skąd pochodzę mamy całe święto związane ze strasznymi rzeczami. Halloween. Byłem niezły w robieniu takich dekoracji. Coś wymyślę. Biedaku. Musimy tu zbierać 20 symboli tych mroku. Dobra. 20 symboli mroku. No patrzcie. Fajne. Czyli to naprawdę jakieś tam mroczne rzeczy będziemy musieli zrobić. Dobra. Jeśli to jest najlepsze, to możemy zrobić tak po prostu już teraz nawet to. Jeśli mam te dwie czaszki, to lecę i zrobię. Jeśli nie, to się pomyśli co dalej. Ale tak, dwie belki, srebrna dynia i czaszka. Albo cztery belki, dwie srebrne dynie i dwie czaszki. No wiecie, im więcej tym lepiej, ale... Nawet jedno to już coś pomoże. Tak więc okej. Nie ma czaszki. A zombiak oczywiście dalej nieproduktywny, ale... Nie ma takiego większego problemu i znaczenia teraz. Okej. Jest butelka. Srebrna. Widzę, że farty mi dopisuje. Zero tu też czaszek nie ma. Ktoś mi mówi, że nie mam żadnych czaszek w zapasie. A to niedobrze by znaczyło w całokształcie sprawy. Tak więc wiecie co. Chyba lepiej będzie jednak, gdybym sam się tym zajął na spokojnie. Po tym czemu zaczyna mi się wydawać, że mało głos stracę. Tak więc kładziemy się spać i wiemy co trzeba zrobić. No i na obecny moment, jak już mówiłem, to tyle. Do zobaczenia w następnym epizodzie z Graveyard Keepera bądź dowolnej innej gry. Więc trzymajcie się.